90-letni właściciel Muzeum Folkloru osobiście zaprezentował sposób gry na starym instrumencie. Muzeum jest prowadzone od 1949 roku przez Fiordura Thomassona. W nowoczesnym budynku eksponowana jest kolekcja około 6 tysięcy przedmiotów. W skansenie zgromadził on różne rodzaje budynków wznoszonych na wyspie. Skógafoss to jeden z największych islandzkich wodospadów o wysokości 60 metrów i szerokości 25 metrów. Można go podziwiać zarówno z dołu, jak i z góry. Usytuowany jest na dawnym klifie nadmorskim, ale obecnie linia brzegowa jest oddalona stąd o około 5 km. Według legendy pierwszy osadnik w okolicy Trasi Thorolfsson został pochowany w skrzyni pełnej złotych monet w jaskini za wodospadem.